Witajcie, z tej strony odkupca Adwika, to jest właśnie kolejny odcinek z serii Anno 1800 ze wszystkimi DLC. Tak pamiętacie, w poprzednim odcinku troszkę bardziej popchnęliśmy fabułę w Embasie. Udało nam się dostarczyć tam ładunek w postaci tych cegieł, złota, tych artefaktów, no i oczywiście jeszcze tego specjalistę od budowania. Poza tym w końcu rozwinęliśmy bazie produkcję pod względem właśnie wydobycia tutejszych zasobów. Znaczy nie wydobycia, a produkcji naszych dóbr, czyli w głównym stopniu to właśnie produkcja żelników skoczyła na nowy poziom. A z tego prostego względu, bo jak sami dobrze widzicie, tutaj powstała elektrownia gazowa. I dzięki temu też rozpoczęliśmy tutaj działalność przemysłu, a raczej nowy odłam przemysłu, czyli przemysł studencki, czyli tutaj produkujemy dobra luksusowe, czy tam dobra pospolite, jakby to, czy tam konsumenckie dobra dla naszych uczonych. I też planowałem wybudowanie kolejnych nowych uniwersytetów, to znaczy nie uniwersytetów, a wybudowanie nowych hoteli na tym obszarze, żeby zwiększyć populację i przy okazji zwiększyć maksymalny zasięg właśnie tego budynku, ale jeszcze musimy poczekać oczywiście na to. No i także na razie tak to wszystko tutaj wygląda. Ale tak, po pierwsze, mamy tutaj zadanie z mieszkańców, to już tutaj sprawdzę. A, zrobić tylko fotografię. A to robimy, cyk. I jeszcze gazeta. Zgaszone cygara. Ale chyba tak to jest wszystko tutaj w porządku. Szczepionka na wściekliznę. A to przez jakiś czas tam trwania, więc nie. Jakby to było coś trwałego, no to chętnie bym to skorzystał z tego. Ale tak to nie ma po co. Tutaj cały czas są problemy z cukrem. A, czy możemy importować cukier? O! Właśnie tak to sprawdźmy jeszcze. Cukier to pewnie gdzieś w tutejszych produktach. Czy można tutaj przetwarzać cukier? Raczej importować? Czy nie? Dobre pytanie. Ale chyba nie możemy. Ojej. Szkoda. Your ship has returned from its voyage. To uczucie, kiedy wydajesz bardzo dużo ubrań roboczych, aby zakupić niewielką ilość płaszczy. Tak więc no. Ciekawe. Ale dobra, no to jak tutaj nic nie zrobimy. Bo ja tutaj też planowałem wybudować. A. No tak, biuro eksportowe, mamy i tak już stal na to. Tak więc stawiamy. Inna sprawa, to chciałbym w końcu ruszyć tą wyspę, co miała się skupić się od produkcji kawy. Tylko chyba tutaj mi brakuje naftoport. Ale chyba zrobiłem już wtedy szlak handlowy. Z ropą naftową. Tak, już nawet tutaj dopływa okręt. Z ładunkiem. To dobrze. Czyli jedyny główny problem to będzie tak naprawdę stalowe belki. I jest eksplozja kopalni gazu. I jeszcze epidemia. Chyba my to nie zrobimy, bo na pewno po pierwsze potrzebujemy wolnego sterowca, którego nie posiadamy. To jak pozwolicie, na razie te zadania oleję, w ogóle nie będę je akceptował. Raczej ono nie zniknie z tego obszaru, więc poczekamy z tym zadaniem, jak będziemy mieli wolny sterowiec w końcu. Przy okazji, ty możesz w sumie wrócić do... a może do Starego Świata? Do Zatoki Nortona? W przypadku Zatoki Nortona ja wtedy wysyłałem chyba jakiś okręt. A, jest na razie pustka. A bo ja już wysłałem wtedy okręt ze stalą. Bo tutaj coś malutko mam.
Też jest taka możliwość w sumie. Aż to ciężko tutaj właśnie ogarnąć tę sytuację, co tutaj powstała. Ale może chodźmy tutaj na przylądek. A, badamy tutaj nowe akademiki do naszego kampusu. O, bardzo fajna karta, bardzo przyjemna, jeszcze to w stolicy. Ta karta jest idealna, aby podkręcić produkcję. W przypadku wydobycia tutaj chyba nie mogę, a jednak mogę. Czyli co tutaj zwiększę wydobycie? Aha, węgla i żelaza. Panie powiedzieć tym naprzód, no ale wiecie, o co się schodzi. Albo mógłbym jeszcze sprawdzić, bo nie wiem, czy ja mam tą kartę. Widzę, że tak. O, właśnie to, co chciałem sprawdzić, czyli możemy dodać tutaj jeszcze warsztaty tkackie, aby tutaj bardziej rozwinąć produkcję. A teraz pytanie, czy to jest warte, minus 25 siły roboczej, czy warto byłoby dodać na przykład tą kartę? Czy może... Zobaczmy jeszcze w inne miejsce. A, tutaj już mamy zajęte. A tu? Taka sama historia. Tutaj nie mamy wybudowanego. No dobra, no to... Myślę, że tutaj postawimy tą uniwersalną kartę. Jak pałac tutaj dosięgnie zasięgiem, to wtedy dodamy właśnie to. Czyli przy okazji produkcja właśnie maszyn do szycia, troszeczkę gulaszu i jeszcze konserwy, jeszcze zostaną rozwinięte, czy tam jeszcze kiełbasa i piwo. Dobra. A właśnie, na wszelki wypadek. Okej, mam tutaj dużą nadwyżkę. Przy produkcji piwa to na pewno. A kiełbasa? A kiełbasa też jest ogarnięta. A, to chyba musiałoby spaść tutaj. A nie, mamy nawet dobrą produkcję. Czyli można powiedzieć, że jest w porządku. Tutaj dalej czekamy na zadania od mieszkańców. O, jest już tutaj. Czyli dobrze kojarzyłem. Zastanawiam się, aby tutaj oprócz produkcji kawy, to też nie rozpocząć taką masowe wydobycie ropy naftowej. Ale to jeszcze zobaczymy, bo i tak tutaj kopalnie złota nie występują, żadne. Jedyny tylko opłacalny surowiec to tak naprawdę ta ropa naftowa. A ropy naftowej by się przydało, bo nam mamy coraz większe zużycie, a produkcja się nie zmieniła w ostatnich latach. Więc nie wiem, czy właśnie tak to zaradzić. Brakuje mi towarów? A, dziwne. Amazonki. No to tutaj mamy 100% szans na to, że się uda. Także płyniemy dalej. Ale mamy tutaj zadania od mieszkańców, jak widzę. Czyli możemy tutaj sobie sprawdzić. I to jest prezent. No dobra. O, i dodatko rzadka karta. I to jest chyba... A, podstatki. A to ciche, co? A, i tutaj możemy się dowiedzieć dalszą historię właśnie Angareb. Co myślę, że chyba zaraz rozpoczniemy, tylko mamy tutaj jakieś zadanie od mieszkańców. No bo popłyniemy do pasterza, przy okazji my się dowiemy się tutajszą historię. Głównie tylko taki tutaj rynek jest, jak to my odkrywamy. No, głównie taki rynek. Targowisko wręcz, bym powiedział. O, a tutaj chyba jest sprzedaż broni, jak widzę. A to jest chyba herbata Chibuksu.
I ostatnie jeszcze tam. The palace was not just a residence. It was a shrine. With the bones of Yed Barak from the necropolis in Kidusi, it would finally be complete. Musimy znaleźć specjalistę w zadoszonym rynku. O, specjalista od artefaktów. A, to ten, co przydaje te chipboxy. This man will know how to arrange for the proper transportation of Yed Barak's remains. Take him to Kidusi and Itoni. A, teraz musimy zabrać to do Kidusi, czyli do tej wyspy świątyni, czyli na te obszary. Najpierw dostarczymy tutaj do Ketemy. Jak dostarczymy do Ketemy, to wtedy popłyniemy tutaj do Angareb, aby tutaj odebrać szczątki. W przypadku Nowego Świata to tutaj się buduje? A, zaraz się ukończy budowa. Znaczy, Arktyki, Nowy Świat jest tutaj. Okej, okay, mamy nawet jeszcze jakiś tam zapas w postaci właśnie tej stali, co nawet mnie to cieszy. Ale taka dzielnica produkcji upraw... O Jezu. Teraz jak na to patrzę, to będzie w rój dużo stali. Chyba, że bym chciał tutaj robić tutejsze wydobyć, to znaczy uprawy, a dzielnicę mieszkalną bym tutaj zbudował. Wtedy bym zaoszczędził na stal, bo tak to muszę budować te mosty kolejowe, a one cholernie dużo stali kosztują. Zastanowimy się nad tym. Ale tak, pasterz tutaj się pyta o rezultaty. No to bierzemy. As a younger man, I shared the dreams of the shepherds, and to an extent still do. Embeza must adapt if it is to rise anew. Dobrze. A, jeszcze kampus się rozbuduje. Embasa. Teraz płyniemy tutaj. W przypadku naszej stolicy mamy pozwolenie na rozbudowę kampusu. Czyli kolejne takie budowle mamy tutaj do dyspozycji. O, tutaj jest nawet miejsce idealnie. I już nie mamy wolnych slotów na kolejną rozbudowę kampusu. Ale dzięki temu zwiększy się populacja dość drastycznie, bo nawet ma dużą pojemność, jak sami widzicie. Więc troszkę tam będzie rozbudowa. No i co jest najważniejsze, to będziemy mieli większy limit na kolejne punkty badawcze. To może w końcu nam się udało odblokować te duże odkrycia, aby tutaj jeszcze rozpocząć badania. Ale na razie musimy czekać z tym. A widzę, że tutaj mogę rozbudować, a czy zbudować pierwszy hotel. Tylko musimy jeszcze zbudować przystanek autobusowy. Przystanek autobusowy przy kopalni miedzi. Może w przyszłości ta kopalnia miedzi będzie, nie wiem, jakby takie muzeum, jak Wieliczka. Kto wie? Historia wydobycia miedzi. Dobrze, czyli to się rozbuduje. Przydałoby się nowy bar gdzieś tutaj postawić. Na przykład tutaj w sumie. Dobra, tam my jeszcze odebraliśmy te szczątki, to już zaraz to wrócimy. I domostwo jeszcze bym tutaj zbudował. Dobrze, czyli tutaj będzie produkcja, raczej serwowanie. Co możemy tutaj serwować? Na pewno nie banany.
Na pewno nie to, czyli to już jakby odpada. Z cukrem mamy problemy i dość dużo. Znaczy bardzo duże problemy są. Jeszcze no, jakie on daje efekty. Aha, takie. No to bardziej mi się opłaca ta czarna Moskwa jednak. Tak w sumie. I chyba tak to zrobimy. No zastosujemy ten przepis. Czyli będzie otwarcie nowe kawiarenki. A, i jeszcze te, znaczy nowego baru. I jeszcze to, co chciałem powiedzieć, to też pamiętajcie o tym, że jakby ktoś chciał mieć własną restaurację w tej serii, no to wystarczy po prostu napisać w komentarzu, a ja tutaj wpiszę nazwę waszą. Więc tutaj także spokojnie możecie mieć własną działalność, bo niektórzy tutaj widzowie mają własną działalność gastronomiczną w stolicy. A tutaj jest brak prądu, ale to zaraz się uzupełni. Ale wróciłbym tutaj do embasy, wysłałbym ten ładunek, czyli tutaj, do tej świątyni. Kolejna sprawa, czyli to będzie... A, ekspedycja. Spotkanie z niedźwiedziem. Dobra, płyniemy dalej. I wracam do nowego świata, aby tutaj rozpocząć tutejszą kategorię. I co ciekawe, zanim osiągniemy ten poziom, czyli 500 000 mieszkańców, no to spokojnie w tej serii pojawi się jeszcze nowe, najnowsze DLC, czy tam najnowszy Season Pass, który wychodzi już w kwietniu. Także jeszcze zobaczycie w tej serii najnowszy DLC. Zobaczycie się, jak się prezentuje, bo na pewno się pojawi i to na spokojnie. Tylko nie wiem, czy w dniu premiery, czy troszkę później, ale na pewno się pojawi, więc o to możecie być spokojni. Dobrze, czyli to już mam. Cegły będzie trzeba zaraz uzupełnić. Ale tak, co do wydobycia, raczej produkcji paliwa, to bym tutaj już dodał sektor. Finally set eyes on Yet Barok's tomb. Shall we then? I never doubted you would. Dobrze. Czyli zrobiliśmy kolejny postęp temu zadaniach. Czyli to się ogarnia, czy jeszcze bym tutaj potrzebował magazyn. I can teach you how it works. Tutaj dostarczamy jeszcze troszkę ładunku, teraz pójdziemy po cegły. I może w małym stopniu... A, i cegły by się przydały. Znaczy... Cegły i deski, no. Cegły i deski. Ale tak, co to bym teraz tutaj postawił, to po pierwsze... Takie dwa budynki, czyli fabryka tlenu, potrzebne są do tych pieczonych bananów. A co do Season Passa 4, który ma właśnie wyjść w kwietniu, niż te pierwsze DLC, no to w głównym mierze DLC będzie się skupiało się nad nowym światem. Czyli tutaj pojawi się nowa grupa społeczna, nowa populacja, czyli będą jakby... Nie będzie tylko Oberos, czyli tylko będzie jeszcze jedna grupa mieszkańców. No i jeszcze inne, na przykład rozbudowa floty powietrznej sterowców. No i jeszcze jakieś tam DLC było, ale z tym to na spokojnie. Na pewno wam wszystkim to omówiłem i się zastanawiam, czy nie zrobić specjalny odcinek właśnie nad tematyką, co tak naprawdę zaprezentuje nam DLC. You should go sit in the shade. Może tak nie będę budował tutaj do końca w przyszłości, aby coś tutaj powiększyć. Ale dobra, produkcja bananów się rozwinęła. Dzięki temu mógłbym postawić gdzieś kuchnię pieczonych bananów. Może tutaj.
I może zaczniemy budować już tutaj rynek miejski. Jakoś tak będziemy budować. Czy jeszcze raz to? To jest tutaj jeszcze załatwianie sprawy. Czy ekspedycje zoologiczne. Dostarczenie trochę tych desek i cegieł w głównej mierze. Bo proszę bardzo. I na razie tutaj poczekamy z dalszą rozbudową tutejszych tych dzielnic. Widzę, że cukier tutaj produkuje na spokojnie. Więc na pewno tutaj będzie jeszcze ta fabryka rumu. Czy tam gorzenia rumu. A do tego potrzebuję na pewno budynek wytwarzania drewna. Jednakże go tutaj dajmy. A teraz musimy wrócić tutaj do faktorii Angareb. Do tej faktorii handlowej. To zróbmy to i wtedy skończymy odcinek. Także to my tak zrobimy na spokojnie. Tutaj mamy chyba zadanie od mieszkańców bodajże. Dokładnie. A, kotka Nelsona musimy odnaleźć. Pan czcigodny gentleman. Banki dostarczają zegarki kieszonkowe i biżuterię. O! To jest na przykład bardzo fajne. No i patrzcie, jaki to piękny efekt będzie teraz. Na pewno dochody dość mocno wzrosną dzięki temu. I jeszcze bym niektóre wieżowce tutaj rozwinął. Znaczy powiększył kolejne poziomy. Mamy nowe budynki odblokowane. I w sumie tylko tyle rozbudowałem. Czyli zobaczmy, co mamy tam nowego. Widzę, że nowe produkty się pojawiły jak celuloid. Celuloid, który tylko możemy produkować wyłącznie w Nowym Świecie. Oraz jeszcze ciasteczka możemy produkować. Ok, czyli nasz okręt już tam dopłynął na miejsce. Że tylko tutaj zerknę, czy jest tamten na miejscu. Widzę, że tak. To dobrze. To już tutaj od razu zrobimy rozbudowę. Jeszcze tylko tutaj dobuduję przy okazji tak. Po pierwsze szpital. Po drugie na pewno tutaj powstanie remisa strażacka po tej stronie. I jeszcze bym dobudował posterunek policji. Ok, będzie już idealnie. Co do produkcji gazu, to ja będę planował dalszą robić rozbudowę, żeby postawić nową elektrownię na gaz.
No to już tak to zbudujemy. No dobra, także to co zrobiłem, to zrobiłem. Okręt tam dopłynął, czyli tak jak mówiłem, będzie koniec odcinka. Czyli zatrzymam czas. No, także mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz, gdzie się spodobał ten kanał. To zostaw tutaj suba i dzwoneczek, także trzymajcie się do następnego, także do zobaczenia. Cześć. Oj, nie to chciałem włączyć.